Cześć, witajcie na kolejnej, trzeciej już lekcji internetowych warsztatów muzyki ludowej na skrzypcach. Na poprzednich dwóch lekcjach prezentowałam Wam utwory z Beskidu Żywieckiego, a dziś nauczymy się bardzo prostej melodii z Beskidu Śląskiego, a w tym naszym ząbku. Zaczniemy sobie oczywiście powolutku, od pierwszego, drugiego głosu, wszystko w tonacji D-dur, najprościej, a potem na koniec będzie sekund. Zaczynamy zatem od podstawowej melodii w wolnym tempie. Raz, dwa, trzy, cztery. Zostajemy w wolnym tempie, dodajemy podstawowe ozdobniki. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Spróbujmy teraz troszeczkę przyspieszyć. I raz, dwa, trzy, cztery. Mamy już pierwszy głos. Przechodzimy zatem do wolniejszego tempa i prezentuję Wam drugi głos w podstawowej wersji. Raz, dwa, trzy, cztery. To była najprostsza, najbardziej podstawowa wersja. Zagramy ją teraz z odrobiną ozdobników. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz, kiedy opanowaliście już drugi głos, możemy troszeczkę przyspieszyć. I raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Możemy teraz z powrotem zwolnić tempo i przejść do sekundu. W tym utworze znowu będą obowiązywać trzy podstawowe funkcje w naszej podstawowej wersji, czyli D, G i A. Zaczynamy od prezentacji w bardzo wolnym tempie. Raz, dwa, trzy, cztery. To był sekund, który opierał się na podstawowych trzech funkcjach w wolnym tempie. Teraz próbujemy troszeczkę szybciej. Raz,
dwa, trzy, cztery. Chciałabym, abyśmy spróbowali zagrać ten utwór nie tylko w tonacji D-dur, ale przenieśli sobie to wszystko o dwie struny niżej i spróbowali zagrać też w G-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. I drugi głos. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaprezentuję teraz funkcje, które będziemy wykorzystywać w sekundzie w tej tonacji. Będą to funkcje G-dur, C-dur i D-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz zagramy razem w całości. Jedną całą melodię w tonacji D-dur oraz drugą w tonacji G-dur. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że kolejny utwór już za nami. Mam nadzieję, że ćwiczycie i przyspieszacie swoje tempo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.